Nazywam się Darek Gimziński, jestem konsultantem i trenerem. W naszej firmie w House of Skills jestem partnerem. Jakie są obszary Twojej specjalizacji i dlaczego akurat te? Jeśli chodzi o rolę trenera konsultanta, to specjalizuję się w przywództwie, zarządzaniu szerzej powiedziawszy, budowaniu kompetencji menedżerskich. Dlaczego? Ze względu na doświadczenie i ze względu na pasję. Ja lubię ten, ten obszar. Jeśli chodzi o rolę partnera, to zajmuję się tworzeniem i wdrażaniem dużych, złożonych procesów doradczo-szkoleniowych. To są naprawdę duże rzeczy. Dla przykładu, 25 grup, 25 trenerów, 25 lokalizacji, różne tematy. Nie byłoby nic w tym dziwnego albo nietypowego, gdyby nie to, że całe przedsięwzięcie trwało tydzień. Trzy słowa, które opisują, jakim jesteś konsultantem. Jestem doświadczony. Myślę, że jestem doświadczony życiowo i doświadczony, jeśli chodzi o ścieżkę kariery zawodowej. Mam własne zdanie, myślę, że to jest ważne. Nie jestem konsultantem, który odpowie, to zależy. Znaczy, jeżeli, jeżeli klient mnie pyta o moją opinię, to tą opinię usłyszy, nawet jeśli nie jest to opinia do końca taką, jaką by chciał usłyszeć. No jestem, jestem też konsultantem, który widzi i łączy różne rzeczy, procesy, rozumiem biznes, za biznes odpowiadam, więc pre do celu, ale nie gubiąc, nie gubiąc wątków. Najtrudniejsza sytuacja, jaka spotkała Cię podczas współpracy z klientem? Chyba nie ma takiej jednej sytuacji, która byłaby najtrudniejsza, bo natychmiast bym sobie ją przypomniał. Bywa trudne łączenie interesów wszystkich stron zainteresowanych i biorących udział w realizacji projektu. Mądre połączenie tych wątków, bywa trudne, ale daje satysfakcję, jeśli się uda. A póki co się udaje. Trzy słowa, które opisują, jakim jesteś trenerem? Jestem trenerem od specjalnych zadań, specjalnych poruczeń. Kiedy jest trudna grupa, kiedy jest grupa opiniotwórcza, kiedy otwieramy jakiś projekt, albo jest to nietypowe jakieś, jakieś przedsięwzięcie szkoleniowe, e, jestem trenerem, dla którego sala szkoleniowa jest środowiskiem naturalnym. E, niektórzy ludzie dobrze się czują w lesie, niektórzy świetnie pływają. E, moim takim, nie chcę powiedzieć, naturalnym, ale, ale bliskim naturalnego e, żywiołem jest, jest sala szkoleniowa. Rzecz, bez której nie poprowadzisz szkolenia? Dlaczego akurat ta? Wiary, że to szkolenie ma sens. Wiary też, że ja, e, jako osoba, jestem wartością dodaną do treści szkolenia. W jakiej sytuacji warto się z tobą skontaktować? Warto się ze mną skontaktować, jeżeli chcecie Państwo mieć doświadczonego partnera w tworzeniu, budowaniu i prowadzeniu jakiegoś złożonego procesu wzmacniania kompetencji swoich ludzi. Myślę, że jestem w stanie zdjąć z Waszych barków sporo trudu związanego z takim przedsięwzięciem, powiedzieć, gdzie unikać raf, pokazać, gdzie drzwi są już otwarte na mocy swoich uprzednich doświadczeń. Natomiast jeżeli potrzebujecie trenera, który poprowadzi zajęcia z przywództwa, a szczególnie pewnie jedne z najlepszych zajęć z przywództwa sytuacyjnego w Polsce, to proszę o kontakt.